Witajcie, to znowu ja, Sarge, wy oglądacie 13 odcinek naszej serii Zagrajmy w Bloodborne The Old Hunters DLC. W poprzednim odcinku zwiedziliśmy tutaj dokładnie tą okolicę i pozostaje mi tylko udać się tutaj na górę, bo jest to najwyraźniej jedyne przejście, jakie mi tu jeszcze zostało w tej wiosce rybackiej. No i właśnie, mamy tutaj sporo przeciwników, których jeszcze nie pokonywałem. Spróbujemy się nimi zająć. Tutaj, kurde, muszę uważać, żeby nie spaść. Zwłaszcza, że koleś mi będzie atakował. Dobra. Spróbujemy go za chwilę wyeliminować szybko. Oczywiście cały czas używam tej wirującej piły, którą ulepszyłem w poprzednim odcinku. Dobra. Na spokojnie, powolutku. Wolę sobie tutaj przejść. Nie ryzykować żadnego biegania. Okej. Teraz zajmiemy się tobą. Wejdźmy go powolutku. A, skubany się to jednak zorientował. Ale nie zdążył zaatakować. Urna z olejem. Mniejsza z tym. Fiolka z krwią. Jak jesteśmy wysoko, to jest pytanie. No zdecydowanie za wysoko, żeby skakać, tak? No ale po tej stronie akurat niczego nie znajdę. Wezmę sobie w ogóle pochodnie. I lećmy dalej. Czy ja to mogę niszczyć? Mogę. Tam też było to do zniszczenia. No ale dobra, póki co idźmy tędy. Cały czas tylko pilnować, żeby nie spaść. Dobra, załatwimy sobie tego delikwenta. Wow! Co on ma za ataki? Ożeż kurde! On ma ten piorun. Ajajaj, skubany. Musimy uważać. To jeszcze właśnie chciałem zniszczyć, żeby był taki mały skrócik, można powiedzieć. Niestety niczego tutaj nie ma poza tym. No ale dobra, możemy ruszać dalej. Kurde, ależ tu aż się prosi, żeby spaść na dół przez przypadek. Oby to mi się nie zdarzyło. A dobijmy go jeszcze, mimo że już go załatwiłem tym jednym uderzeniem. Ale zawsze ta animacja jest fajna. Kolejne fiolki z krwią, mogą się w sumie wyleczyć. Dobra, tam mamy aż trzech. No nie, tu jest kolejny. Kurde, czekajcie. Najpierw załatwię tych tutaj. Jezu, nie, uciekaj, uciekaj! Rzesz w mordę! Lecz się szybko. Teraz uwaga, spadamy stąd. Ależ mało brakowało, żebym zginął, co? Naprawdę. Rzesz, kurde, no! Wkurzacie mnie już. Powinienem do tamtego najpierw podejść, ale też wolę z drugiej strony najpierw tym się zająć. No! Taki jeden, kurczę, delikwent, a zrobił tyle problemów. Ten też jeszcze atakuje, to dlatego jest tyle aż tych piorunów pojawiających się. O kurde, ale tam było blisko, już taki skraweczek zdrowia mi wtedy został. Ale udało się na szczęście. Zajmiemy się teraz wami może, co? Chodźcie tutaj szybko. Nawet nie dać im zaatakować. No i niestety dałem, kurde. Dobra, to by było na tyle. I okej, teraz dopiero na spokojnie mogę tutaj się rozejrzeć, czy czegoś nie pominąłem. Tam bym się wrócił, więc spokojnie. Chyba jedynie mi pozostaje zejść po drabinie, która jest tutaj. Jeszcze ewentualnie... No właśnie, tam coś jest. Też to można obadać. Ukryta ścieżka przed tobą. Domyślam się, że chodzi o to. Wychodzimy na zewnątrz, słuchajcie. I chyba wiem, gdzie to jest. To jest chyba skrócik. Tak, tutaj mamy tą lampę. W poprzednim odcinku tutaj w lewo szliśmy i tam właśnie była tam ta taka wioseczka. No dobra, czyli mamy skrót, bardzo dobrze. Później będzie można tutaj bardzo szybko się przedostać dzięki temu. A ja teraz udam się w takim razie tą drabiną, bo chyba innego przejścia tutaj raczej nie widać. Zejdź po drabinie. I uwaga na dole, żeby mnie kurde nikt nie zaskoczył. Może jakiś delikwent z koktajlem Mołotowa czy coś. Ale nie tym razem. Kurde, co to jest?
Jakieś larwy, tutaj w ogóle jakieś jajeczka. Pytanie, czy to mnie nie będzie atakować. Trochę się boję w to schodzić. Ale chyba będę musiał, patrzcie. To jest wszędzie. Tam jakiś przedmiot. Kurde. Nie no, chyba to jednak nic nie robi, ale kurde, ale to. Jejku. Z tego wychodzą przeciwnicy. Ja tutaj atakuję te larwy. A proszę, tutaj jak poukrywani. I nawet, patrzcie, to coś, ten przeciwnik, którego ja tutaj pokonuję, i co ciekawe, to nie każdy jest przeciwnik. To już wcześniej mogliśmy zobaczyć coś takiego na początku dodatku, kiedy tak nagle to na mnie wyskoczyło, tylko że wtedy mnie nie atakowało. Po prostu to był taki mały straszak wtedy. Dobra, zanim tam pójdziemy, to jeszcze udajmy się w tę stronę. No to najpierw w takim razie zniszczmy tutaj wszystko. No patrzcie na to, no. To niby takie niepozorne, ale kto wie, jakie to ma ataki. Dobra. I pełno w dodatku jest tutaj tego. Są jakieś muszle czy cokolwiek. Ajajajajaj, tutaj ilu ich jest. Dobra. Najlepiej właśnie od razu dwóch naraz eliminować. I patrzcie z tej strony tylko. Kurde. Najpierw upewnijmy się, że z tyłu nikt nie zaatakuje. I teraz spróbujmy użyć tego mocarnego uderzenia. Proszę bardzo. Całkiem ładnie poszło. No. Sporo przedmiotów sobie pozdobywamy dzięki temu. Dziwaczny, tajemny, wilgotny klejnot, kulec żywego srebra i kolejny klejnot. No dobra. Czyli chyba wszystko wyeksplorowane w takim razie. Ale powrócę sobie do broni jednoręcznej. Powiem wam, że całkiem fajnie mi się właśnie uderza tą bronią jednoręczną teraz, jeśli chodzi o tą piłę wirującą. Dobra, czyli tutaj wszystko. A tego jeszcze nie zniszczyłem? No właśnie, lepiej się upewnić, żeby nie było niespodzianek. Jeszcze jakiś przedmiot. Fragment krwawego kamienia, proszę bardzo. O mały włos bym to pominął. Dobra, tutaj kolejni pewnie, dokładnie tak. Nie, 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 nie! Patrzcie na to! Co to kurde jest? Dobra, lepiej być z tyłu, kiedy atakujemy tego przeciwnika. Tutaj tak samo, obejdźmy to najpierw. I dopiero właśnie atakujmy. Naprawdę sprytne, kurczę. Kolejny fragment, proszę bardzo, ile teraz fragmentów zdobywamy. Kulec żywego srebra. Może wyleczę się na wszelki wypadek. Bo i tak tutaj jakieś fiolki jeszcze pewnie powinienem gdzieś w okolicy zebrać. Ale jeszcze tutaj bym się chciał przydostać. Ojojojojoj. Gdzie? Jejku, ten jakiś skaczący. Wow. Patrzcie. Ona tutaj nie była w tej muszli, tylko normalnie na nas skakała. Mały włos, aby mnie zaatakowała, bo nawet nie zwróciłem na nią uwagi. Na szczęście nie trafiła na mnie za pierwszym razem w ogóle. Dobra, czyli tutaj chyba będzie wszystko, tak mi się wydaje. Możemy iść dalej. Może kurde tutaj jakoś z sufitu zeskoczyła czy coś. Patrzcie, tam są kolejne. Kurde. No. Teraz. Proszę bardzo, tak to trzeba tutaj robić. Z tej strony się coś nie czai. Ajajajajaj. Okej. No nie, jeszcze kolejna, no. Ale dobra, odzyskujemy zdrowie. Błyskawicznie. Kurde, łatwo tutaj można przeoczyć takiego przeciwnika.
Pytanie, czy właśnie iść w tę stronę najpierw? Mamy zakrwawione spodnie, czyli słuchajcie, w tym momencie, ołowiany eliksir jeszcze, w tym momencie mam pełny zestaw uzbrojenia tego Bradora. Tutaj tak, zakrwawione spodnie, chcę wam to pokazać oczywiście. Zakrwawione spodnie z dalekich krain. Brador nosił na sobie skalp i skórę towarzysza, gdy te były jeszcze mokre od krwi. Większość plam na skórze pochodzi właśnie z tego okresu. Tylko muszę pamiętać, żeby później wrócić sobie do moich poprzednich elementów uzbrojenia, czyli do tego zestawu umęczonego. Bo tutaj możecie zwrócić uwagę, że te zakrwawione spodnie są dużo gorsze. Sami widzicie statystyki. Ale dobra, załóżmy sobie to na chwileczkę. Tutaj rękawice dawnego tropiciela miałem. Zakrwawione opaski na ręce poprosimy. Teraz opończa umęczonego była, a teraz bym chciał... Jak to się nazywało? Tutaj akurat to było coś innego. O, opończa ze skóry bestii. I jeszcze tutaj... Tutaj też powinienem to jeszcze odnaleźć, czekajcie. O, dowód zbrodni Bradora. Tak się prezentuje jego pełen zestaw. No ale jak widzieliście po statystykach, raczej niezbyt użyteczny. Mam dużo lepsze zbroje, więc nie będę z tego korzystał na dłuższą metę. Ale fajny, trochę w innym stylu niż zwyczajne te zestawy uzbrojenia. Dobra, wróćmy w takim razie do tego, co miałem wcześniej, czyli kaptur umęczonego. To mi właśnie daje dość sporą obronę przed atakami fizycznymi i zresztą nie tylko. Opończa umęczonego. Tutaj były rękawice dawnego tropiciela, dobrze myślę? Tak. I jeszcze spodnie umęczonego. Dobra. Jesteśmy z powrotem w tym ekwipunku i ruszamy. Bo tutaj ślepy zaułek. Stamtąd przyszedłem, a jeszcze idziemy w tę stronę. I tam też mam tych kolejnych przeciwników, już widzę. Więc muszę być ostrożny. O nie! Kurde, tamci jeszcze w dodatku ten z magią. O, żeż kurde, to nie będzie łatwe. Muszę tam szybko przebiec w takim razie. Nie wiem. Kurde, nie uda mi się to. Totalnie. Ale dobra, może najpierw rzeczywiście lepiej będzie, jeśli oni mnie tutaj zaatakują. Jejku. Załatwimy właśnie najpierw tych, a dopiero później zajmę się tamtym, który używa magii. Jeszcze raz. Bardzo ładnie. No i teraz powinienem mieć troszkę łatwiej tam do niego dotrzeć. Tylko trzeba będzie szybko zaatakować. Nie! Jejku, jak mało brakowało. Szczerze mówiąc, to źle to zrobiłem. Bo prosto wpadłem w te czary. No ale na szczęście wyleczyłem się szybko. Tutaj krew śmierci rodu jeszcze. Ależ kurde, mało brakowało, co? To byłaby dość głupia śmierć, której bym tylko żałował. Wieza szaleńca. Zrób krok do przodu. No czy aby na pewno... Tam jest jakaś dziura. Ale nie, no to nie jest tak wysoko, jakby się mogło wydawać. Więc chyba powinienem być w stanie tam zeskoczyć. Kurde. Zero ocen. Dobra. Ryzykujemy. Bo i tak nie mam innej drogi. Bez problemu. Nie ma nawet o czym mówić. Zresztą właśnie innej drogi nie było już. No to nie miałem wyjścia. Tutaj mamy dźwignię. A jeszcze tu jest jakaś drabina w ogóle. Ja nie wiem, czy ja tam chcę schodzić, kurde. Zobaczmy. Też, żeby nie spaść. Tam jest jakiś przedmiot, ale... To mi wygląda na pułapkę, jak nic, naprawdę. Czy niby tutaj niczego nie widzę. Przeklęty, wilgotny... Klejnot tropiciela rodu, poziom 6. Strzeż się bestia, no kurde. Nie mówcie mi, że mi teraz coś wyskoczy na głowę tutaj. Jeszcze tego by brakowało.
Ale nic nie słyszę, w ogóle jest cisza straszna. Nie no, chyba nie. Uff, no dobra. To jest spokojnie, na razie. Spróbujmy... Co to jest? Okej, nic ciekawego. Spróbujmy uruchomić to urządzenie, zobaczymy co się stanie. Nie mam pojęcia. Słyszę jakąś windę. A, tu! No tak. Nie pomyślałem, że może z góry jeszcze zjechać. Czyli pewnie jakiś skrócik. Za chwilę to sobie sprawdzę. Tylko, że tak, mamy teraz dwa przejścia, jak rozumiem. O kurde, tutaj kolejny przeciwnik. Jest za wielkiego. Czemu mnie nie atakują? Jezu, ile ich jest! Ożeż, kurde, ja nie wiem, czy ja mam tam iść. Atakujecie mnie, czy nie? W ogóle ja nawet tętni nie dostaję za nich. O, w mordę, patrzcie na to. Wow! Nie, ja tam na razie nie idę, powiem wam, kurde. Ja tam nie idę. Bo to nie wygląda za dobrze. Biorąc pod uwagę, że zbliżamy się do końca też dodatku, to kto wie, czy tam już bossa nie spotkamy, a chciałbym jednak z bossem zawalczyć na koniec tego... tej serii mojej. Więc na razie udajmy się tutaj. Słyszycie? To znowu są te śpiewy, które, kurde, ja już słyszałem. O kurde, no tak, przecież to oni tak śpiewali. To są ci przeciwnicy, którzy nakładają na nas szał. O, w mordę, no nie. I patrzcie, w mordę, patrzcie tylko na to. Jezu! Za późno użyłem środków uspokajających. No chyba, że sobie żarty robicie w tym momencie. Dobra, na razie może wjedźmy jednak tą windą. Ale o mały włosem zginął, naprawdę. Za chwilę sobie też nałożę jakiś nowy strój i wtedy dopiero udamy się tam. Krew śmierci rodu. Potrzebuję stroju, który ma większą odporność na szał. Bo z takim strojem to ja tam wiele nie zdziałam. A tutaj chyba będzie skrócik, co? Tak, i to też jest ta chatka z tą lampą, tylko że od tej strony. Czyli mamy skrót zarówno tutaj, jak i tutaj. A ten jest jeszcze lepszy, bo tutaj właściwie z tej lampy możemy dostać się, kurczę, już tam. Do tych gości z szałem. No dobra, to ja teraz w takim razie spróbuję zmienić. Spróbuję sobie zmienić na... inną zbroję. Czekajcie, gdzie są oni? Tam, tak? By się oddalić, żeby tutaj nikt mnie nie zaskoczył. No i zobaczmy. Mamy tutaj odzienie. I bierzemy to, co daje największą odporność na szał, po prostu. Maska z dziobem, 40. Czy jest coś lepszego? Chyba nie. Dalej. Tutaj było około 40. 41. O, to są dużo lepsze. 56. Dobra, to było najlepsze. Teraz dalej szukamy. 26. 27. No dobra. To by było tyle. I jeszcze spodnie, tak? 24. Kompletnie mnie teraz nie interesują inne odporności, prawdę powiedziawszy. Chociaż też są istotne oczywiście, no ale szał to jest naprawdę tragiczna anomalia, z którą lepiej nie walczyć. Dobra, czyli w takim stroju mam dobrą odporność na szał. To jest strój jednego z tropicieli, przynajmniej jeśli chodzi o głowę, którego pokonałem w podstawce. No i dobra, teraz jako że mam dużo większą odporność, to powinienem mieć większy pasek tego szału nabijanego. Ale muszę teraz uważać. Gdzie on jest? Jako tutaj... No nie! Ale patrzcie na to, widzicie? Teraz pasek jest trochę dłuższy. I w momencie jak on się nabije do pełna,
to wtedy tracę praktycznie całe zdrowie. I zanim się nabije do pełna pasek, to warto wtedy użyć środków uspokajających. To tak wam przypominam, jakbyście zapomnieli, jak to tutaj działa. Powiem wam tak, jeszcze dodatkowo wezmę sobie papier pioruna przed tą walką. To jest niby tylko jeden koleś, ale z tymi atakami to naprawdę potrafi być tragedia. Dobra, papier pioruna i wracam szybko do środków uspokajających. Lecimy. Szybciej, szybciej, atakuj. Dobra. Bierz środek, żeby nie ryzykować. Jeszcze jeden. Uwaga. Obrywaj. Dobra, kolejny środek bierzemy. Jest, udało się. Kurde, to może tu być ich jeszcze więcej w takim razie. Ale nie, nie wygląda na to. Kurde, tam też jest jakieś przejście i też tych przeciwników już widzę. Tragedia, naprawdę tragedia. Tutaj zobaczmy. A właśnie, i patrzcie. I to jest to miejsce, to jest ta studnia, w której byliśmy. O, w ogóle dopiero teraz się załadowała drabina. To jest ta studnia, w której byliśmy. Ja się zastanawiałem, jak tutaj się dostać. I słyszałem wtedy właśnie te śpiewy. Mówiłem wtedy, że to są jakieś jęki dziwne. Nie zapomniałem, że takie właśnie śpiewy miały te postacie odrażające z wieloma oczami, które właśnie nakładają szał. To już była dla mnie wskazówka, co tu mnie czeka, ale w każdym razie dobra informacja, że udało nam się tutaj dostać. Więc też możemy już być pewni, że sobie kolejną drogę zwiedziliśmy. I idźmy dalej. Tutaj może powrócę do jednoręcznej broni. Na razie jeszcze zachowam oczywiście ten strój, bo całkiem możliwe, że... Jejku, że będą jeszcze tutaj ci przeciwnicy strzałem. Problem tylko w tym, że oczywiście to mi daje mniejszą trochę obronę przed atakami fizycznymi, a tamten znowu będzie, kurde. Lecę szybko do niego najpierw. Ja cię kręcę! Atakuj go, atakuj! Dobra, dobra, uciekaj! Spokojnie, spokojnie! Nie ma. Załatwicie mnie tak łatwo. Dobra, 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 dobra. Spokojnie. Do tyłu. Jezu, no naprawdę. Teraz mi nie dadzą uciec. Kurde. Tragedia jakaś. Jasny gwint, no co tu się wyprawia? Dobra. Jeszcze się lepiej wyleczę. Nie ryzykować. Ależ tutaj, kurde, trzeba mieć nerwy. Jest, udało się. Kula z żywego srebra. Też tutaj łatwo można było zginąć. Mogli nas tak zaspamować tymi atakami, że tragedia. Kurde, ale gdzie my znowu się udaliśmy? To wygląda bardzo podobnie jak to poprzednie pomieszczenie, w którym już byliśmy. No ale to ewidentnie jest coś nowego. Nie, jeszcze jedna, kurde. No tak, w pierwszym pomieszczeniu były te w tych skorupach. A teraz jeszcze gorzej, bo atakują nas te skaczące. Jejku, no naprawdę, obrywaj. Okej, spokój. Nic mi nawet nie dadzą, kurczę, ciekawego. Dobra, gdzie tutaj mamy jakieś przeciwniczki? Tam mamy kolejną. No nie, z tej strony. Z tej strony mamy tego delikwenta. I teraz do niego podejdę jak najszybciej. Nie, jeszcze tutaj, kurde. Uciekaj. Jest. Zapraszam. Wow, ale dziwnie jakoś skoczyła. Jeszcze jedną słyszę. Kurde. Dobra. Co tylko znajdę chwilę spokoju, co tylko się ucieszę, że pokonałem teoretycznie wszystkich, to zaraz mi na plecy wyskakuje jakiś kolejny przeciwnik, ale no niewątpliwie to są etapy godne końcówki tego dodatku. Naprawdę są dość ciężkie. Tutaj wiele było takich okazji, kiedy mogłem zginąć.
Co my tu mamy? Dziwaczny, wilgotny klejnot pioruna. Poziom 5. I krwawa skała. Jest. No to genialnie. Czyli mamy ten legendarny przedmiot. Jedyny przedmiot dostępny w dodatku, który pozwoli nam ulepszyć jakąś broń na poziom plus 10. Ja wam to jeszcze pokażę tutaj. Już ten opis wam pokazywałem w podstawce, ale przeczytajmy jeszcze raz tutaj. Spory fragment uformowany z chłodnej krwi. Po śmierci substancja we krwi tężeje, a to, co nie wykrystalizuje, staje się krwawym kamieniem. To nie jest mały fragmencik, to prawie głaz. Odkryto tylko kilka krwawych kamieni tej wielkości, nawet biorąc pod uwagę znaleziska wszystkich tropicieli. No właśnie, dlatego one są tak rzadkie. Dlatego też, jako że widzę, że tutaj wszystko zrobiliśmy, kurczę, to chyba wrócimy się teraz do Stropiciela i ulepszymy sobie tą moją wirującą piłę właśnie na poziom plus 10. I na ostatni odcinek prawdopodobnie, chyba że jeszcze ten dodatek będzie trwał długo, ale już sami mi pisaliście, że jestem pod końcówkę, to na kolejny odcinek udamy się tam, gdzie były te ciała takie. Znaczy, ci przeciwnicy, którzy tak klęczą. Bo, kurczę, obawiam się, że tam może być właśnie walka z ostatnim bossem tego dodatku, ale czy tak rzeczywiście będzie, no to się jeszcze przekonamy. No, patrzcie, nic innego tutaj nie ma. Tam jedynie właśnie warto by się było jeszcze udać. Muszę w takim razie... Tylko pytanie, czy też tam nie będzie szału, kurde, sami teraz nie wiem, czy zmieniać ten strój, czy też nie. Ale chyba zmienię później poza nagraniem. Na razie... Wracamy się w takim razie tutaj. I lecimy szybko do Stropiciela, ulepszyć naszą broń. Proszę bardzo, jesteśmy. I w ogóle jeszcze wydam tętnienia, które mam, żeby ulepszyć sobie postać, żeby jakiś tam punkcik sobie wydać. I teraz tak, najpierw naprawa broni. No i wzmocnienie broni, kurczę. Będę miał już dwie bronie ulepszone na plus 10. Wirująca piła będzie 190 plus 475. Naprawdę niezłe już będą te obrażenia, trzeba przyznać. I patrzcie, premia atrybutów, siła na poziom S i umiejętność też na D. Wcześniej to było na E i na A. To genialnie, teraz siła się będzie genialnie skalować. Tylko szkoda, że ta umiejętność trochę gorzej. Bo ja umiejętności też mam sporo wpakowanej. Ale tak czy siak obrażenia bardzo fajne. Nadal są to gorsze obrażenia niż miał mój wcześniej... Znaczy, niż miało moje ostrze Ludwiga wcześniej, no ale tak jak już mówiłem, chcę pograć tą piłą wirującą do końca dodatku, więc ulepszamy to sobie i super, naprawdę super, że możemy teraz właśnie tego używać. Plus 10, proszę bardzo. Dla porównania, po tym jak sobie trochę pogorszyłem te moje klejnoty tutaj, no to w tym momencie trochę gorszy jest atak świętego ostrza Ludwiga. Tak mi się wydaje. A może nie. Trzeba było policzyć. Nieważne. W każdym razie teraz są to bronie dość wyrównane. I właśnie z tej wirującej piły skorzystamy na pewno. No i właśnie. Jeszcze udajmy się do laleczki, żeby odblokować sobie jakiś punkt umiejętności. Tylko, że będę musiał wykorzystać tutaj krew śmierci rodu. Pytanie ile? Bo ja potrzebuję około 130 tysięcy, ponad 130 tysięcy, żeby kolejny punkt umiejętności zdobyć. Więc to sobie zabieramy. I teraz, nie wiem, załóżmy, że weźmiemy sobie tutaj ze 3 sztuki. Czy to wystarczy? Oj, chyba nawet w nadmiarze wystarczy. Spróbujmy. No, powiedzmy, parę tysięcy jeszcze nam zostanie. I teraz pytanie. Weźmy jeszcze tą siłę w takim razie. Ulepszymy sobie dodatkowo, żeby mieć te równe 50 siły. Zdobądź nowy poziom. I kurczę. Farewell, good hunt, May. Skoro już tutaj właśnie jesteśmy, no to jeszcze tak wykupię sobie cokolwiek. Bo w razie walki z bossem i w razie jakiegoś zgonu, żebym mógł po prostu... A weźmy sobie koktajle Mołotowa dla przykładu. Żebyśmy mogli sobie po prostu nie tracić za dużo tych tętnień w razie jakiegoś zgonu. Jeszcze kulę z żywego srebra. Okej.
To by było tyle. W takim razie ja w tym momencie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I do usłyszenia w kolejnym. Zobaczymy, czy uda nam się już ukończyć ten dodatek, czy jeszcze coś ciekawego nam zaoferuje. Cześć!